Ktoś się u mnie pytał o różnicę pomiędzy dziewczynkami. Zobaczcie, kto dzwoni. Mysiu, czekaj! Cześć wszystkim! Przychodzimy do Was z nowym vlogiem. Mamy niedzielę. Słuchajcie, wczoraj wieczorem jakoś nagle miałam taki pomysł, że dzisiaj jedziemy na giełdę samochodową. Od ilu lat tam nie byliśmy? Kilka lat na pewno tam nie byliśmy. Mi się wydaje, że ostatni raz tam byliśmy, jak Elias był jeszcze malutki. Nawet chyba nie raczkował. Kilka miesięcy miał. I po ostatniej naszej wizycie nam się nawet tam nie chciało jechać. U nas właśnie Mesiu lubi wyszukiwać takie a la vintage rzeczy. Ja tam nie za bardzo lubię, ale ja od kilku tygodni próbuję znaleźć, kilka szafek potrzebuję. Jedna na górze na dokumenty. Sprawdzałam na stronie IKEA, sprawdzałam w JUSK, sprawdzałam chyba w Black Red White. Słuchajcie, nic ciekawego nie znalazłam. To, co mi się podoba. No i zaproponowałam Mesiowi, żebyśmy pojechali na giełdę samochodową. Może znajdzie się coś ciekawego w dobrym stanie. Jak coś, no to Mesio, złota rączkę mi, tą szafkę albo komodę odnowi. Ogólnie nie przepadam za używanymi rzeczami, ale ostatnio też przeglądałam różne strony, jak ludzie odnawiają te meble i naprawdę to wygląda świetnie. Więc jedziemy, zobaczymy, może wrócimy bez niczego. Dziewczyny powiedziały, że na żaden rynek, na żadną giełdę z nami nie jadą, zostają w domu. Więc zrobiłam im na szybko śniadanie. Tutaj też przygotowałam taki boksik owocowy dla Eliaska. Elias jedzie z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia, co Mojusia. Zostańcie z nami. Nie lubisz kiwi? Nie lubisz kiwi. Idziemy. Mysio w nowej kurtce. No na pewno trzeba jechać, jak już nową kurtkę ubrałeś. Zmierzyłeś wszystkie te szafki? Mam tam 88. Bałagan pewnie. A? Co ma? Jakie szafka jeszcze? Gdzie masz? Tu, na górze, tam wysokość. Ścian? Słuchajcie, tutaj w sypialni mi brakuje jakiejś szafki, komody, dokumenty leżą na podłodze. Teraz zrozumiałam, że naprawdę tutaj jest mi coś potrzebne, ponieważ z tego biurka korzystam, montuję tutaj filmy. Tutaj też jakaś nieduża komoda by się zmieściła i na pewno byłaby przez nas użytkowana. Jak się tak patrzy z okna, to się wydaje, że jest naprawdę wiosenna pogoda, słoneczko, cieplutko, a tak naprawdę jeszcze jest, wciąż jest zimno. Zobacz, a tu jeszcze mam problem. Tu jest trochę wyżej. Widzisz? Ta ściana jest wyższa niż ta. Słyszysz tego maluszka? Nie. Zmierz po prostu wysokość, a szerokość już nie jest ważna. Nie. Słyszycie to? To tak głośno nam pracuje rekuperacja. Tam! Tak, ale to w sumie nie przeszkadza. Nawet pająk tam? Tak. Co, Mesiu? Wspomnienie młodości? No, przygody. Mi się wydaje, że znów przez następne kilka lat tu już nie przyjedziemy, tak? Dopóki znów nie zapomnimy. Że jak ostatnio, ja teraz mi się przypomniało, bo ostatnio mówiliśmy, że nie, już tu nie przyjedziemy, bo w sumie wtedy nic nie kupiliśmy, nic ciekawego nie było, tak? A teraz znów, bo zapomnieliśmy. Dużo podróbek. Tak? Dużo podróbek. Dużo podróbek. Ja uważam, że dziewczyny słusznie zrobiły, że zostały w domu, bo naprawdę marudziłyby cały czas, jestem tego pewna. To za urządzenie? No się zobacz, jeszcze się kręci. A, no da. No się czapka dla ciebie, naprawdę. No. Gdzieś przydaje. Co by zapytać? Póki co nie dotarliśmy, ponieważ nas interesuje co, Mesio? Vintage. Raritas. Tak. Tak? A tu raczej nowe meble póki co. Jest wszystko w porządku. To siedzi tak cichutko już ile z 15 minut. Tak cicho. Zimno, synu. Tak? W porządku. Ciekawe, no dużo ludzi. No on powiedział, że dużo ludzi tu jest. Mysiu, dotarłeś. Dotarłeś, zobacz. Tu wózeczek, lampa. Znalazłeś coś? No, znalazłem stary kamerę. Słuchaj, później jak będziemy wracali, chcę jabłka kupić. No właśnie, widzisz. Coś możemy kupić. Warto przyjechać chyba. No. Ja się go pytam, Eliasku, jak tam? Dobrze? On nie. Nie, nie dobrze. Jak coś możemy kupić, stary. Słuchajcie, to była bardzo krótka przygoda. Mysio do odnowienia sobie nic nie znalazł. Więc chyba przez najbliższe kilka lat tutaj nie przyjedziemy. Zmarzliśmy na tyle, że mi z trudem usta się nawet ruszały. Mi się wydaje, że nawet zęby mi zmarły. No, i ja moje szyje się zmarły. Słuchajcie, wydaje mi się, że przez najbliższe kilka lat tutaj nie przyjedziemy. I też Mysiowi się przypomniało, że ostatni raz tu byliśmy, jak szukaliśmy rowery dla dziewczynek. Wtedy te rowery boom, nie były dostępne nigdzie do kupienia. I my szukaliśmy, myśleliśmy, że może tutaj kupimy, ale nie. Szefuniu. Szefuniu.
się funiu. Biedny mój słodziaku. Ale czuło mi, jakby wróciliśmy dzisiaj na tym. Ale no, fajnie zrobić sobie takie czasem przypomnienie, nie? Jacek ma zdrapywankę. Super ci idzie. A to Mateo robi. Mateo też tak robi? Tak. Kupiłeś mu zdrapywankę? Nie, a to jest mama. Mama kupiła? Tak. A ten maluszek to kto? Ja. Elias. A tu mama. Mama i Elias, tak? I tata. Słuchajcie, po wizycie u adwokata weszliśmy na szybko. Tak. Do Agata meble, zobaczymy, czy na szybko. To jest taki fotel na taras, nie? Jak będziemy mieli taras, to będzie idealnie. Tak. Słuchajcie, jest mi potrzebny mały, niski stolik do salonu. Tam pomiędzy telewizją a kanapą i też te szafki. Szafki, które szukaliśmy na giełdzie samochodowej. Mhm. Nie, ładne jest. Można wziąć pod uwagę, ale raczej to nie ale to, co jest podstaw. Jesteś niezadowolony. Niezadowolony jesteś? Chcesz spać? Chcesz jeść? Nic nie chcesz? Nie spałeś? Co? Pączek chcesz? Słyszałeś? Człowiek chce pączka. Już znalazł stolik do montażu? Nie, ja mam biurko, tak? Mhm. Nie mam fotela. No, człowiek pracuje za mną, montuje. Tak. Ja odpoczywam sobie. No, nie fajnie, to. Tak. Tylko taka tkanina, taka dotknij. Jakoś niezbyt miło w dotyku. Wiesz, tak jakoś tak, no. Jakby się czepię do ręki, nie? Chwila. Ciuka teraz, jak otworzyć tu? YouTube, bajki. No. Pomocy, gdzie bajki? Jest, pomocy, gdzie bajki? Włącz mu bajki. Dobra, zaraz. No, przyszłość, żeby bawić się tutaj. Tak? No, fajnie. Tam się grzebie, zobacz. Zrobiłam zdjęcie dla Eliaska i Mesia. I on mówi, pokaż. On zawsze sprawdza, jak on tam wyszedł. On czy... teraz sam robi zdjęcie. A dla mamy zrobisz? Zrób mamie zdjęcie. Mam pozować czy nie? Mhm. Aisza, słuchaj, zadzwoń do Aiszy, bo ona się martwi. Ona się tam chyba nie uczy, tylko się martwi, jak tam rodzice. Właśnie, w komentarzach ktoś się u mnie pytał o różnicę pomiędzy dziewczynkami. Podam jedną jako przykład. Na przykład Aisza teraz do nas już, nie wiem, z 5 razy zadzwoniła w ciągu godziny. Gdzie my jesteśmy, czy wszystko u nas jest w porządku. Maja raczej tak się o nas nie martwi. Aisza aż tak zbytnio, wiecie, jak gdzieś wychodzimy, no to ona się będzie martwiła. Nawet jak ona pójdzie do koleżanki, ona i tak do nas będzie dzwoniła i się pytała, czy u nas wszystko jest w porządku. Ona zawsze się martwi i ona akurat jest takim dzieckiem najbardziej wrażliwym i empatycznym z całej trójki. Co jest? Już jesteś? Mówi nie. O, no co? Za ile będziecie? Martwi mówi, się, ona pyta, martwi tak, się ona. Mówi za godzinę. Mówi, dlaczego mówisz po cichu? Ja nie mówię po cichu. W łóżku 800... Tak, ale powiem ci, że nawet ciekawe, bo zobaczcie, tu nie ma, to znaczy z tej strony nie ma ostrych elementów, tak? Przy ścianie tak. Ale całkiem fajnie wygląda, nie? Nie widzisz? Zobacz, co znalazł człowiek. Bułkę. Rogaliki tutaj są, takie kawałki. On mówi, że ja chcę spróbować. Mesio. A ta szafa do pokoju dziewczynek? Bardzo pasuje. Powiem wam, że cena na dzisiejsze realie jest naprawdę bardzo dobra. Bo stolarz, u którego ostatnio się wycenialiśmy, na ile nam wycenił szafę w pokoju dziewczyn? 16 coś tam, około 17 tysięcy. To jest ogromna różnica. Tak. Bo taką szafę kupisz i w sumie nawet jeśli coś się z nią będzie działo, no to po prostu naprawdę ceny jest idealne. Eliasek już nam uciekł. Zobaczcie, kto dzwoni. Czy mogę robić przerwę? Oczywiście, jeszcze się pytasz? Jeszcze serio? Przecież możesz odpocząć, kiedy po prostu się poczujesz, że już się zmęczyłaś od tej nauki. Ale już przez tyle godzin się uczysz, oczywiście zrób sobie przerwę. Jestem w szoku, że Aisza w ogóle dzwoni z takimi pytaniami. Aisza. A wiesz, zaraz ci prześlę zdjęcie łóżka i szafy. Elias krzyczy. Łóżka nie i szafy. Chcesz zobaczyć? Tak, dobra. Dobra, buziaki. Tu kolejna komoda. Na szerokość nam pasuje, ale słuchajcie, wysokość to jest 92 cm, czyli o 10 cm za duża. Jak tam było? Miłość z Zakopanem, tak? A tutaj miłość w Agata meble.
Sieć. Ja bym czegoś takiego nie kupiła, naprawdę. Chodź sieć i sprawdź. Ale to jest po prostu niepraktyczny mebel. Zobacz, sprawdź. Sprawdź. A widzieliście skarpety Mesia? Pokaż. Pokaż swoje skarpety. Mesia ma teraz wszystkie kolorowe skarpety. Zawsze chciałam mieć żółty fotel. Ale mąż mi nie pozwolił. Żółty? Tak, chciałam zawsze. No jak kwiat. Marzyłam o tym. Ale nie żartuję, Mesio nic nie mówił, Mesio nawet nie wiedział, że ja chciałabym mieć żółty fotel, ale później po prostu sama zrozumiałam, że on jest niepraktyczny. Że w naszej rodzinie on od razu będzie w pierwszym dniu ubrudzony, nie wiem, jakimś koktajlem, smoothie, albo bubble tea, nie? Albo malują. Tak, albo przemalują, na pewno. Nie wiem, czy kamera odda ten kolor, taki oliwkowy. Piękna ta kanapa. No. Naprawdę. Ale te czarne nóżki, no zawsze, naprawdę. Wszystko psują. Wszędzie cię. Ale słodkie. Maja, tak, Maja Eliasek. Nawet dla Iszy, tak? Tak. Nie wiem, czy się by się zmieściła, ale fajne. Tau. Ty co? Ty przyniosłeś to krzesełko, tak? Żeby wejść do łóżeczka? Synu. Gorąco ci, nie? Myślałam, że wyszliśmy tutaj na chwilę, ale ta chwila już trochę trwa. Mesio, zobacz. Taki narożnik był nam potrzebny dla naszej dużej rodziny, siedmioosobowej. Jakie siedmioosobowe? No, dla naszej piątki dzieci. Zobacz, my tu, nasze piątkę dzieci. Na oko. No, nie, fajnie. Mi się właśnie podobają takie zagłówki. Jeśli będziemy później zmieniali kanapę, wydaje mi się, że to nastąpi dosyć szybko, bo tak jak teraz wygląda nasz narożnik, no ja się nie spodziewałam, że tak szybko. Ja myślałam, że myślałam, że po roku on będzie tak wyglądał jak teraz, nie? Ale jak Maja wylała bubble tea, cały czas coś tam robią na naszej tej szarej kanapie, no to ona zaraz, za chwilę już nie będzie żyła. Słyszałeś, jak Maja biegła i krzyczy: Mesio, czekaj! Cześć, Isza. Już odebraliśmy Mesię z przedszkola, zrobiliśmy mały zakupy. Hej, Elias, chodź! Słuchajcie, kończymy już tego vloga. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia, do kolejnych filmów. Pa, pa!